Siemaneczko, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. Tutaj Reczyk i zapraszam was na kolejne nasze spotkanie w grze Grand Theft Auto 5. Słuchajcie, jak widzicie, jestem Michaelem sobie tutaj, o tak, wszedłem sobie do giereczki i vlogowało mnie Michaelem. Słuchajcie, wypadałoby znaleźć jakieś autko, myślę, że sobie stamtąd weźmiemy, by nie kraść, by nie mieć problemu z policją. Bo tutaj jakieś tam autko widzę. Słuchajcie, bierzemy autko i bierzemy się za kolejne zleconka. Nie wiem, czy pamiętacie, w ostatnim odcinku byłem... Excuse me. Co tu się działo? Ja chciałem auto! Coś piękna. Powiedz mi coś, powiedz coś miłego. Whatever. Whatever. Moto! Na mnie trąbisz? Na mnie? No i pięknie. Mam nadzieję, że tu będzie się czadersko prowadzić. Słuchajcie, w ogóle to moje auto gdzieś stoi. Z tego co chyba widzę, tak? O tu. To jest moje auto. Aha. No dobra. To jak mamy jechać swoim, to jedźmy wtedy swoim. Tylko zdejmij ten kask. Pacanie! Jedziesz w tym kasku jechał. Jak sobie życzyć? Słuchajcie, wyłączę radio ze względu na to, że ostatnio YouTube się doczepił. Do radia musiałam wam jeszcze raz wrzucać materiał na mój kanał z GTA 5. Słuchajcie, jedziemy do Michaela do domu. Czyli jedziemy zrobić wybierz zaznacz. O! Pięknie. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Kawałeczek mamy. Co powiedziałem prosto, że potem nie skręcać, żebyśmy jechali cały czas prosto. Słuchajcie, jedziemy sobie wykonać kolejne główną misję po prostu, bo jak ja zauważyłem tą poboczną, to ja się boję, że inne poboczne też będą dotyczyły wyścigówek. No mam nadzieję, że oby nie, bo no, nie czuję się dobrze w wyścigówkach i no, nie chciałbym pokazywać wam jak lamię, chociaż obiecuję wam, że kiedyś mi się uda mieć to pierwsze miejsce, tak jak tam mieliśmy mieć. Jezu, jak tu się ciężko prowadzi. Mieliśmy mieć kiedyś to pierwsze miejsce, no i co? Kiedyś to pierwsze miejsce na pewno będzie, no. Czy co? Ja nie wiem, czy jestem jedyną osobą, która narzeka na... na sposób jazdy w tej grze, ale ciężko się jeździ. Naprawdę, słuchajcie. Ostatnio pewien widz tłumaczył mi, nie pamiętam już jaką miałeś nazwę, więc bardzo cię to przepraszam, że klikając jakiś przycisk. Klikając jakiś przycisk. Teraz ja nie pamiętam w ogóle o jaki chodzi. Nie pamiętam. Widzicie jakiś przycisk, że są jakieś specjalne. Jakieś specjalne te. Moce jakby danych postaci, no to było dziwne ogólnie, no ale jeżeli tak faktycznie coś takiego jest, to dobrze, fajnie wiedzieć. Chcę, muszę to zapisać, by mieć to jakoś w pamięci. To jest krywka na kamerze, żeby zachować pojazdy parkujące w garażu. No okej, spoko. Okej. O cholera. A, że grę mogę zapisać w łóżku, spoko, dobra. To auto gdzieś jest, tam gdzie sobie stoi. No dobra. Chodzimy do Michaela do domu. Bo jakaś tam chyba gruba akcja jest. Więc zobaczmy, co tam się dzieje. Jednak nie, jednak musieliśmy się przespać. O kurde. Prawidłowo, Michael. Widzicie, Michael sobie odpoczywa. Siema. Siemano, kolano.
What do you want? Man, I come by for that drink you offered, that's all. I wasn't really serious about that. What? Chciałbyś drina, co? Here, whatever. Sit. You're not gonna rob me again. Man, I never robbed you. That was just a repossession. Okay. You call it whatever you want to call it. I really don't care. A to ten, co się grali, dobra? I just came by to see if there's something I can help you with. I see you doing well for yourself. Look, I'm retired. Ain't you a bit young for the pipe, slippers, and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years, and I got out alive. That makes me the right age. You look like a good kid. But if you want my advice, Janky, give the shit up. You work hard, screw over everybody that you love. Hurt, rob, kill indiscriminately, and maybe, just maybe if you're lucky, you become a three-bit gangster. It's bullshit. Go to college. Ooh. Then you're gonna rip people off and get paid for it. It's called capitalism. Hmm. So what I saw the other day was like when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day was a guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking pest. Well, and today's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. A training what? Hmm? Nothing. I was just lost in an 80s movie fantasy. Yeah, I can see you spend a lot of time there. Yeah, as much as I can. So that's why you're here in Vinewood then, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot who thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Jesus, man. You a good time, you know that? I tell you what. Least I can do is buy you that beer. There's a little bar I like. It's not too far from here. Let's go. Alright, man. Uh-huh. I'm following you. Idziemy na imprezkę. Let's take Amanda's car. Oh. Hey, Jim. I'm going for a drink. Dad! Shit! I mean our boat going down the Western Highway! It's... Ooh. It's been stolen! What? The yacht's been stolen? I was trying to sell it. I know you didn't want it sold, but I need money, and they don't want to buy it. They just want to take it. I'm hiding in the head. You're insane! All right, I'm coming for my boat. Oho, plany się zmieniły. All right, then. Change of plans. My darling boy is in trouble. Hey, I'll help you out. No dobra, no jak chcesz mi pomóc, to wsiadaj. Szkoda, że kierować nie możesz. Jedź na Pacific Blues. O, cholera! 2 kilometry? Kawałeczek mamy. Lesson number one. Don't ever have kids. Hey man, look. If I had kids, I don't think no parenting issues would arise over who had boat privileges and who don't. Shit, motherfuckers would be lucky to sit in a bathtub. Shit, things that desperate, huh? Nah, but, you know, shit, I was making a point. Mythologizing self-deprecation. I know it well. Yeah, man, but shit, where the boat at? Little shit's been hijacked. They're somewhere on the Western Highway. Dude, I'm in the car. Man, ain't you worried? About my boat? Yeah, I am. But you can always buy another boat. Yeah, tell my accountant that. Man, you can always get credit for one. What, have you come repo it? No, thank you. Alright, homie. I ain't your homie. I'm someone you want to impress. Oh. Real? Man, I thought you was retired. Why the fuck do I want to impress some slipper-wearing motherfucker? Because I can still teach you a thing or two. Maybe help you open the door to all the joys that boat-related parenting issues entail. So I'ma help you get this boat back, right? That you are, my friend. O, nagle teraz przyjaciele? A potem, że o, przyszedłem mu tylko zaimponować, jaja! Zamknij ta piszczyczka, bo ja jadę uratować moją łódź? Co ją skradli? Niedobre ludzie. Zaraz zobaczymy, co trzeba będzie zrobić. Pewnie co? Będziemy strzelać! O cholera, ale jaki samolot przeleciał. Jak to ładnie jest. Ej, podobają mi się takie klimaty. Ładne wyspy. Znaczy wyspy, no takie górki, pagórki. Palmy, no elegancko, no. Dobra, co tu się dzieje w ogóle, nie? Oh, there. O! There it is. O cholera! That's my boat.
Your boss in a fucking hurry, man. Yeah, well, we'll catch him. Dowieźć Franklina blisko jachtu? No dobra, to jedziemy z Franklinem. Jedymy! O cholera. We got a plan? Sure. Once I get us up close, you're the boarding party. Abordaż? Well, like traffic party, you'll be fine. Anything happens, I got a piece in the glove box. I'll cover you. Oh yeah, man, fine. Just fucking fine. O cholera! O, patrz! Franklin zginął. To po to, żeście tak szybko przejechał. O. Powtórz, oczywiście, że powtórz. Oh, there it is. That's my boat. Your boat's in a fucking hurry, man. Yeah, well, we'll catch him. I Franklin tak o tam skoczy? Cholera. Ja mu tam strzelił w opony. We got a plan? Sure. Once I get us up close, you're the boarding party. More like the falling in traffic party. You'll be fine. Anything happens? Dobra, śpiesz się powoli. Oh yeah, man, fine. Just fucking fine. So you thought of everything, right? Well, you said you wanna learn the old way of doing things. This is the old way. I'm not up here for fun, man, get me near the damn boat. Stick on the hood, okay? Hey, hey. If you do this shit, you better get me closer, man. A trzy! Cholera! Nie zauważyłem, że to jest rozdzielenie, wiecie, to jest taka koncentracja. Takie skupienie na tym, by nie walnąć w te pieprznięte samochody, żeby to wyszło dobrze. Kurde. Nie jest takie proste. Jedymy! Tylko to jest pytanie, czy on ma wskoczyć na tył, czy jakoś na bok tego jachtu? No kurde, nie wiem. Dobra, zaraz się skupimy, zobaczymy. Jedymy. Hey, what we about to do? I'm gonna get you close, and you're gonna go board that thing. All right, man. Shit. Fuck it. Let's do it. All right, I got a piece in the glove box. They give you shit, I'll take them out. All that's cool, man. You shoot with one hand and driving with the other. But my motherfucking concern is I might miss the jump and fall in fucking trap. You said? Oh, fuck this. Dobra, yes. O, cholipka. Throw him overboard! Get your ass out of here! Oh, they didn't! They fucking shot the engine! Fuck! He's a useless little shit! But he's my useless little shit! Prawdopodobnie masz rację. Don't you hurt my boy! Hey, you asshole! Przytrzymaj! Hey, ain't you covering me? Stop it! Czekaj, you on the wrong boat, boy? No, you on the wrong boat. Hey, no, zabiłem go czy nie? Bo się podjarałem tym efektem filmowym. Że już nie mam. Wow! Dobrze je! Dobra, jadę. Skakaj! O! You better hope she's still seaworthy. Ej, to nasz. Fucking. Dobra, co z tym jachtem? Halo. Hej. Opa. A może byś tak wsiadł do środka? This is a bad idea, Dad. Ooh, now that doesn't sound good. Damn, that's the engine, man. We ain't chasing shit in this thing. Come on, stay with me. Stay with me. Ah,
my fucking boat! Hey! It's just a thing! At least o, you still got a son! Hey, it's a chop shop back there, dog. You drive us there, we can get the ride fixed. No dobra, jedziemy do ziomeczka, aż nam naprawi. Kurde, że mnie tak rozpieprzył to auto, Boże. My boat. It's just a thing. My boat. Please stop doing that. Listen, I fucked up, okay? I'm not going to lie. That was a really bad judgment call. But shit, Dad, I nearly died. And all you give a shit about is this fucking boat. No, it's not that. It's all we do is scream at each other. No wonder I can't get a job. It's all your fucking fault. It's not, but naprawdę, to jego wina, że roboty nie może znaleźć. I mean, I just want to impress you. By selling my boat to some gangbangers? I know it sounds dumb when you put it like that, but all you do is daydream or get angry. Look, I love you, Jimmy. Oh. But you're an asshole. And right now, with my boat disappearing over the horizon, that's all I can see. Franklin. Do you do me a favor and give this kid a ride home after they fix this thing? I want to head up the road to peace. Oh, great! Leave me with the home invader! I'll get it done, dog. No problem. Dad! Oh. Alright? Enough! Franklin, do me a favor. Call me a taxi, will you? Sure thing, man. Spoko, zara będzie taksóweczka. Wszystko, co będziesz chciał. Hey, I need a cab as soon as you can send one. Los Santos Customs, by the airport. Thanks, man. Hey, so ten Franklin to w ogóle powinien być bardzo zadowolony. I don't. Before I mean, man. No, not really. This little shit stays in his room all day, and I don't have many other people to go with. You know? I like looking at it. Looking? Yeah. You know, I come down to the marina, sit on the dock, pour myself a drink, and look at it. Jacqueline. It'd clear my head, you know, let me dream. Jacqueline, huh? Well, maybe you need to do some other shit to fill your time. Dream other dreams, man. Yeah, sure. Whatever. Kurde, uwielbiam ich te dialogi i tak je słucham i tak myślę, co mnie tam pierwszą. No co ty nie powiesz? Się kurzy? Znaczy kurzy, no jara się prawie ten silnik, no. Dobra, słuchajcie, dojedziemy do mechanika i co? Wtedy taksóweczka po niego przyjedzie? Czy jak? Jak to było? Zaraz zobaczymy. I co z tym jachtem w ogóle? Halo? To mnie ciekawi, co z tym jachtem teraz będzie? Halo. Take what's in my pocket, couple thousand bucks. That'll cover it, right? Yeah, should be cool. Good. So you sure you're good? Yeah, I got this. I'm gonna come up front. Get out and walk around. It's okay, I can just climb over. Look, man, I'm gonna get the ride fixed, man, and drop it back off at your house along with this dude. It's all good, though, man. You go and get your head right, alright? Alright, listen, thanks for today, I appreciate it. You stop back You see? Show, man. Hey, sorry we didn't get your boat, man. Yeah. Come on, man, let's trick this whip, homie. Los Santos Cosmos Vita. A witam, witam. Siema mechanik. Siemano kolano. No mam rozumieć, że tu mam se ino wjechać, jo? Let's do it, bro. Mama wants a spoiler. Still need to get you out for one of the races, Franklin. Siema, mechanik. Drive as fast as you talk. Nam by się naprawa. O. You gonna do this thing, or we got to bounce? All cleaned up. All right, good as new. Czekaj, już? O, żeś cholera, szybko to poszło. Już czy mi się tylko wydaje? O, naprawiony. Leśni, czystością wręcz. I jedziemy do Michaela, no to nieźle, Michael. Czekaj. Cicho. It's Franklin, right? Yeah, Franklin. A to wiem. The credit frog guy. The home invader. You know what? Call me what you like, man. Yeah. I mean, sure. Jimmy, ain't it? Or James. Jimmy. Or just like Jizzle? Jizzle? Oh man, I'll just stick with Jimmy, homie. So, what's the deal, man? Huh?
You and my old man? I see you at the dealership, and someone steals my whip, and Pop is all like, he's been down there to talk to you guys. Your Pops did more than talk. What'd he do? Look, man, if he ain't tell you, I ain't gonna tell you. But I lost my fucking job, and I thought maybe he could help me find a new one. Dude, ooh. My dad is retired. Like, fully. Like, his only marketable skills are watching TV and daytime drinking. Man, look, I don't know, homie. He seems okay to me. Shit, he saved your ass. You saved my ass. Nah, man. Well, maybe we good together, you know? Oh. Like, maybe we can get shit done we couldn't do separately. If it keeps him out of the house, that's cool by me. Yeah, well, we'll see. Look, I'm sorry my dad lost you your job. It's hard. Życie jest ciężkie, co ty nie powiesz? I'm employmentally challenged at the moment. Oh, you got fired, dude. Damn, that's rough. Not fired as such. I didn't get a job. I've been there, homie. You've been putting them resumes out there, but no one's hiring, huh? No, I didn't get a job. I've never had a job. It feels like hard work. Life, the days just kind of disappear. Hey, you play Righteous Slaughter? Nah, not since the first couple. Okay. Okej. Dobra odpowiedź. O, cholera. Hey, careful! Sorry! Nie byłem w stanie skontrolować, ale i tak nam dobrze idzie. Że tak powiem, prawie wcale go nie zniszczyłem. Jestem z siebie dumny. Zaparkowane jedno auto, teraz jedziemy drugim autem. Yo, so like, since we're both unemployed, like, we could run together, you know? Pobijamy się raz. Think about it, homie. Or we could just like, shop it, you know? Play darts or get our drink on. Strip clubs. Come on, dude, I get real crazy. Yeah, I got your number, shit, I need it, man. But, hey, you know what? Man, go easy on your pops, dog, alright? Alright, church. Exactly, man. My brother from another mother. I mean... I hope so, cause my mom was kind of a skank back in the day. See ya! Yeah, whatever, homie. Peace! Nieźle! O, cholera. Ta, zapisz. Ukończono, ojciec i syn. Ani draśnięcia, no właśnie. Postęp 50%. Nie, dobrze, myślę sobie. Dobra! Nie, żadnej karaży nie będę kupować. Hot dog, dodałem cię do Livandera za 2 dziesiątki. Ty daj cokolwiek znać, kiedykolwiek to zmieniono mnie z tej pokój. Jezu. Nie! Pięknie. Dobra! Cóż my tu dalej mamy przed nami? Musimy się wrócić aż do domu. Interesuje mnie, czy przypadkiem to nie jest znowu jakiś wyścig, więc... Na razie zostawmy sobie ten wyścig i jedźmy do domu. Franklina. I pięknie. Siadamy w furę. O, Lamar. What's up, homie? Hey, look. Chop got to stay around your crib for a while, homie. That's cool? Yeah, man, it's cool. Shit's the best place for him anyway. Ha! Like it ain't nobody out there gunning for your black ass. Bullshit, nigga. Just take care of it, man, alright? Alright, I got you, dog. Wow. Czyli co, Chop teraz będzie u nas, ja? Ale on ostatnio właśnie... Nie było czegoś takiego, że Chop był już u nas wcześniej? Tu ten dialog pojawił się drugi raz? Tak mi się bynajmniej teraz wydaje, że chyba tak by to mogło być, że on drugi raz chyba powiadamia... O, cholera. Powiadamia nas, że Chop jest u nas. Bo wydaje mi się, że... Hey, look, man. Look! You were like a son to me. Employee of the month. Does that mean nothing to you? Man, the dude had a gun in my head. No loyalty, no integrity. You should have taken the bullet. My business, jeszcze my czego? Totally legitimate business. You're fucked, my boy. Fucked. Ne. Co tam się dzieje? Włos opancerzony. Ja w ogóle nie skłam, o co chodzi. Czekajcie chwilę. Ja jestem tak nieprzyzwyczajony, że muszę to radio co.
baby. My car, asshole. Hey, fuck, fool. Ty, bo on mi kazał tu zniszczyć, więc no co? Dobra, a jakby... Jedź, Andrzej, jedź! Kurde, człowiek myślał, że się tu schowie, a tu ciu. To tak, kurde, nie działa. Oho. O kurde. Ja nie umiem uciekać policji. Dobra, spróbujmy. Czy oni dadzą mi w ogóle kiedyś spokój? Jak się tu schowam, dacie mi spokój? Oj, chyba nie. Chociaż może. Dajcie mi spokój, proszę państwa. Nie! No i chuj by was zestrzeli. Ej, ty... że nikt tego nie widział. Ja nie potrafię uciekać przed policją. W ogóle tam pierwszy odcinek, tak jak musiałem uciekać, to w ogóle jakiś fart. Ale tak naprawdę to nie potrafię uciekać przed policją. To nie jest moja bajka. O cholera. Dobra. Dobra. Co ty do mnie piszesz, Lamar? Spoko. Jeszcze raz, escape. I do Franklina idziemy, jest. Potrzebuję teraz jakieś fury. Ty, stoj! O ty... No i jeden. Dobra, najpięknie. Kilomar, słuchajcie, tam jakiś wóz pancerny. Ja w ogóle nie wiedziałam, o co teraz chodzi. Chciałam z nim zrobić, chciałam do niego podejść, czy zrobić mu jakieś ałała. No w ogóle nie wiedziałam co, jak, ale no. Ale no dobra, wybaczcie mi ten błąd. Następnym razem, jak wóz pancerny, to nie będę się w niego mieszał, bo muszę mieć jakieś większe umiejętności, tak sobie myślę, bo tak to wiecie, ja tam nie potrafię za dużo przecież, nie? Wow, 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 wow. Dobra, skręcamy prawo i idziemy do matki.
A tu co się dzieje? No getaway car, man! You gotta be kidding me! You didn't think how we was getting out of here? Help me, Lord! I got an excuse for being on foot. I'm from Liberty City. Bro, you want to make some money? Get a car that's big enough and be our driver. On your knees and stay down till we're gone. We need transport fast. Coś mówisz? Ty. Thank you for dealing with those punks. The police do nothing around here. 1600 mi dał. Ale wariat. Zaczepiście. A i oni też mają w sobie pieniążki. Proszę. Nie ma sprawy. Pomogę mu troszkę. Łop. A ty nie przeskoczysz przez taki żywopłot. Naprawdę. Nie dasz rady. Dobra, wsiadamy do naszej fury i jedźmy w końcu do domu. Zobaczcie, co tam się dzieje, jak tam się Chop w ogóle czuje, bo nawet nie wiem. Moja fura se stoi, no i fajnie. Może zaparkuj areczku jakoś. Baby. Baby? Dobra, zobaczmy co w domu słychać. Jakoś chyba impra jest, to taka się mu zagra. Nastaje kolejny dzień. Znaczy, dzień, nie, noc. Wow. Co tu się dzieje? I don't wanna know. What the fuck? I mean, what the hell going on here? Wait a minute. Franklin, what are you doing here? I live here. This half my house, too. So you stay? Anyway, Magenta is reinvigorating my femininity. So make yourself scarce, boy. Go. Go. With pleasure. Go. Good. And stay out of trouble. Yeah, yeah. Yeah. Bitch, you ain't no more of a man than me. I hear that. Gangsta shit, nigga. Look who's bizarre. What's up, fool? With it, man? Oh, no, no, show some respect here, nigga. The man, he couldn't hold down his back. Come on now. Damn, man. I gotta spend my day with another middle-aged fool trying to recapture his youth. What this fool just say? I missed you, dawg. Oh, you missed me, huh? Nah, I missed you. Your ass could have stayed gone for good. So I fucked your girl, mugged your moms, and better yet, I ain't thought about your ass in years. You got jokes now, huh? Hey, but I see you doing well for yourself. Check that on out. Shit, I'm doing just fine. That's what I hear. But I know some sweet boys up in the pen that got bigger balls than you. Oh, you been doing your time looking at sweet boy balls? Oh. Yeah, it's good to have confirmation. This funny fuck. Why you keep hanging around this clown, L? Shake this fool, we man. We from the same set, Stretch. Why y'all niggas can't get along? Y'all been doing this shit for years, man. You know what, dawg? It's good you back home. Glad you here, Mr. Boy. Damn, you definitely got hit up inside. Hit up? Hey. Yo, motherfucker, I know little niggas like you been turned out on the daily. Talking about being hit up, nigga, I swear, man. You ain't got no motherfucking respect. Motherfucker, I got respect for reality. Reality? All right, you keep thinking that. Just keep thinking that, nigga. Shit, you gonna get you. Yes, so. Fuck you. I swear, man. Presents, come on, man. Cool out, chill, man. This motherfucker get on my goddamn nerves. The nigga get on my nerves, too, man. Part of the nigga charm, man. F, come on, man. Let's just bust a move, man. You gonna drive or what, pimp? Drive where? Pick up this heat, nigga. Why? Business, nigga. Real business. Come on, girl. Y'all niggas act like girls. Shit. Zachowujcie się jak baby. Czemu ja znowu mam prowadzić? Do ammunition, natium. Dobra, ammunition. Tylko niech się YouTube doczepią, to ja dam. Fucking crazy haired microphone motherfucker. Got a microphone I can shove right in your prison pocket. Nigga, you walk like you Keister and shit anyway. You know, when I went away, you punks was little homies, and I was a big homie. Now I'm out, and you little homies is big homies. But you still gotta respect.
Man, what the fuck this nigga talking about? We all big homies, but he bigger, right? Exactly. Man, that's some fucking pyramid scheme bullshit. Pyramids is good, man. Illuminati Pharaoh shit. Okay. Soon as we get this shit, as soon as we get paid, homie. Soon as we get incarcerated, more likely. Mówisz, kasa będzie. Mam się tak o tą wejść? Ammunition. Armorer to the stars. Hey, what's up, man? Ooh. Firing range is in the back, and all our weapons are customizable. Oh, mówisz? Hell yeah. You can trick your blam blam out up in here. Quit all that. Just straight up artillery, man, alright? Don't y'all shut the fuck up. I got this, you clowns. Ooh, homie, get the shotty with the flashlight on. Ooh. Pukawka. Stolet. Why the fuck am I the only one buying it? Cause we got sheets, homie. Now shut the fuck Kanister. Up and come on. Oh, you gonna buy that shit I don't know nothing about? Co to jest? Spadochron. Kompaktowy. SMG. A ten? Co jest zblokowany? Darmowy. I want to be crystal fucking clear. Nothing he buying got anything to do with us. Yeah, you know, we got felonies and we ain't touching shit. I ain't even. Ale on mi kurczę się przyjść. Ooh, it's hot as hell up in here, homie. Yeah, real shit. Hey, no ten ja bym wziął. This shit go to Mexico. Take that shit to the bank. Hell no, nigga. We got felonies. Nigga, ain't nobody doing that shit. We legit as a motherfucker on this right now, man. Just chill. We ain't window shopping. No ale co? O co chodzi? Ja nie chcę żadnych nowych broni. Chociaż granata bym wziął. Dajmy 3. Bomba przylepna, kanister. Ja nie chcę nic więcej. Może powiększą się do niego tą magazynę. Albo tłumik dajmy. O! Dobry pomysł. Okej. Tu mamy coś. A do niego powiększony magazynek. Man, let's do this shit. Redukuje odgłos i wystrzały. 37 tysięcy. O cholera, dobra, nie. Starczy. A tu coś mamy? Tu coś możemy też przeglądać? O, a co tu jest? A opancerzenie. Lekka kamizelka, kamizelka. Dajmy. Dobra. Niech i będzie tu. Trochę zakupków dzisiaj zrobimy. Jakieś ciupy. O, ciupy. Ciuchy. Nie ma jakichś takich fajnych. Taki gangster, może. Dobra. No i było fajno. Tu coś jeszcze mamy. A tu były te opancerzenia. A na tym stoisku coś jest? Nie. Myślałem, że coś tutaj się dostanie, ale też nie. Dobra. I no wychodzimy. Było miło. Strzelbę oraz podczepianą... A skąd ja mogę mieć zakup? Strzelbę oraz podczepianą latarkę. To nie tu wtedy. Ej, ale nóż by się przydał. Nie? Dajmy nóż. On mówi co? Strzelbę, jo? Chyba z tych odblokowanych. Broń, broń, strzelba odblokowa. O co mu chodzi? Now put a flashlight on that bitch. You're supposed to get a flashlight before you book. A skąd ci się latarkę wezmę, ziomek? Gdzie są latarki? Nie. Pistolet, pistolet, granat, bomba, kanister. Man, let's do this shit. A może do niej mam kupić latem? Dobra.
Okay. Now just let me reinstate, man, that the purchases made by this man ain't got nothing to do with the two gentlemen of fellow nature. That's right. Dobra. Elo. Dziękuję za bronię. Man, we got some recycling to do. Come on, man. Send her off friends in La Puerta. Teraz mamy tych broni. W zakładzie recyklingu. Dobra. Siadaj tak, chłopaki. Mam nadzieję, że wy macie bronię. Nie tylko ja będę strzelał, bo czemu by tylko ja? Jedziemy jakiś czarnuku kupić. Negative attitude Lamar was telling me. Hey, watch the whip. Who Lamar was telling me about, nigga? You ain't getting nowhere thinking like that. The power of positive bullshit. You ought to be clenching your motherfucking vagina muscles with my hug, nigga. Jesus. After his bit, it probably needs tightening up. This ain't new age shit. It's fact. You get what you give, fool. You've been getting dick, but you ain't giving it, huh? Some mark talk like that to Widzieliście to? CGF has changed, man. No wonder the hood is so lame right now. Speaking of change, Lamar's been meaning to talk to you, homie. Nah, not now, homie. What's happening? It's nothing, my nigga, nothing, you know. Just some ideas, that's all. Man, ideas ain't your strong suit, so put it on me. It's nothing real, homie. When it's something real, we'll talk. Bullshit, man. It's realer than this crap. Słuchajcie, ktoś się mnie pytał, ile mam FPS-ów w GTA 5. Teraz mam 40, 38, więc tak mówię, koło 40 to tak jest. No nie mam stałych 60, czasami 50, ale też bywają takie momenty, kiedy jest naprawdę jak teraz 40. Alright, homie, we meeting in here. No, pięknie żeśmy zaparkowali, muszę wam powiedzieć. Dobra. Man, how'd you find this place? The homie set it up. It's the kind of spot where we ain't gonna be disturbed. That's what the fuck worries me. I'm more of a hide in the plain sight type of nigga. No, you more of a punk bitch type nigga. Cicho, chłopi. Wy tak ojdziecie na pałę? Oho. What's up, fool? What up, Witty? You got that shit, nigga, with a paper at. Nigga, I'm talking about Buku bills. Lamar Davis. What's up, boy? Everything cool? Hold on, man. What the fuck, man? You was just kidnapping this nigga. Oh, come on, dog. Don't real recognize real. D, my nigga, just got out crossing lines, did some time with some of your folks. Hey, look, this ain't about you, man. What? You know these niggas dumb. Yo, what fuck the fuck this trick talking about, man? Yeah. Somebody creeping on us with a nigga on TV, man. About some gang intervention shit. Hey, this ain't the police, dawg. This some ballers bullshit. Nigga, that's some bullshit. Fuck you. Hey, we been set up, nigga. This shit fucked fuck up. Fuck you, nigga. Oh, bitch ass ballers. Oh, ja pierdziele. Come on, through here. Zdychaj. I can see that. Did you think to work out dobra. Why you set up this meet? There's always a way out, motherfucker. Oni mają jakieś pieniążki, ale mają magazynek, co mi się przyda. Te tam w ogóle pojechali. Cover me, homie. I'm gonna hit this. Here again? Fire him up. You going first next time, no fool. Shit, nigga, then we all dead. Not me, nigga. Ballers got bombs now? You ain't creeping on us? This is fucked. Dychaj. Hey, baller, you the one getting booked. Man, I ain't going dychaj. Down for you. Who is? You lay man, you get jumped. Zdechłeś? Teraz zdechłeś. Oho. Man, back up! You handled that fool. Yeah, and I'd handle him again. Many times. A jakoś było, że mam sobie włączyć latarkę, ale. Vamos, nigga! Keep your head down.
And I don't want your clumsy ass falling down these stairs, fool. They was a safety hazard before blood got spilled all over the place. A tool. See what's up ahead, homie? You never fucking learn. Send him back! No. Dobra, nie ma z tego gościa. Zdychaj. Ale dostał jaja. Dobra, zdech. O! We ain't gonna run, fuck that! Get out! Hit him with the grenades, homie! Co? Dumbass baby G! Man, I ain't going down for you! Fire him up! Dobra, wawa! O kurde. Fire, dog! Fire! You see that shit? Well, move, shit, we gotta go for this shit spread! Dobra. Chyba poszło. It look good on... Ała! OMG! Ja chciałem tylko zgarnąć amunicję. Ja nie chciałem zginąć. Oh no! Man, it's cold in here! Get behind some! About time you cracked this grenade! Send him back! Fuck you! Say hi! Ty, a ten? Tu czego? Jak oni się szybko ruszają? Dobra, elegancko. Nie podchodzę już do nich. No to ja. A, tak nie chciał zaskoczyć pewnie, co? Czy że do góry? Ja myślę, że nie, ale... Dobra. This Chamberlain gangster family's here! Man, back up! I'ma follow you for a minute. Hey, here's the exit! Through the fire exit! Come on! Myślisz, że wyjście ewakuacyjne będzie dobrym pomysłem? Hey, one time! Oho. RC and I gonna cause us some trouble. Clap them, homie! Holender. Gdzie? Tu! A ja gdzie mam uciekać? No nie, no mamy trzy kreski. Dobra, uciekamy, uciekamy. What happened to this dude?
Ja myślę, że my chyba mamy uciekać. Nie! Nie, bo mi wyskoczy! Nie! Siadaj! Kuśwa mole! No kuśwa, no wiedziałem, no wiedziałam, że tak będzie, no. No czemu żeś ta nie wsiedli, ja się was pytam. No jak to tak? Chodź, 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 jest caps lock. Nie, wysiadaj, kur... Caps lock, gdzie tu jest? Dobra, widzę caps locka. Gdzie caps lock się używało? Nie! Linie są tam, gdzie ich nie powinno być. Nienawidzę takiej gry! Mark! Air support has lost visual. This ain't got nothing to do with me, homie. You got beat with an ugly stick. This is dispatch. Officers have lost visual on suspect. All units stand down. Code 4. Chodźcie, musimy zmienić furę. Ja nie lubię takich sytuacji, kiedy szybko trzeba uciekać. Gdzieś się chować, a tu na dodatek w pobliżu nie ma nic. Gdzie byśmy mogli się sobie... Dobra, schowajmy może tą broń. Bo to i śmigłowiec i pewnie jakaś łódź by miała po mnie jechać, wiecie jak to jest. Co to było? Nic ciekawego. Dobra, chodźcie do góry. Jak my w ogóle daleko mamy? Nie. Jak my daleko mamy? Ktoś schodni w ogóle? Wesołe miasteczko, idealnie. Dobra, auto by się przydało gdzieś coś zgarnąć. Dobra, tu mamy jakiś ala parking, więc z tego możemy wziąć, myślę sobie. Dobra.
Czekaj, bo tu się ich wszyscy nie zmieszczą w tym jednym aucie, no. Teraz będzie pipczyć to auto. Musimy wziąć jakieś takie większe, o. O, tym wszyscy się zmieszczą. No i pięknie. Bez alarmu idealnie. Tak jak trzeba, tak zrobiliśmy. O. Światło nie działa, no ale... Co to jest, że mnie wpłynęłeś do tego? Zrobiłem to, co potrzebne. Tak, dziękuję za to, dog. To wszystko na LD, lęki dumbass. Mnie? Nie wiem, że ludzie będą rolować. Jeśli zaczynasz coś z CGL for life, cuz all that means is we giving you money for nothing. We got our own shit now, homie. Foreign gangsters. Oh, no, no, he don't mean that, Lo. F just talking outside his neck. I'ma reach cross lines, alright? Conversate with the purple homies. Yeah, yeah, that's a good idea, man. Smart shit. But if I gotta hang you assholes out for this, the gang comes first. Oh, it ain't gonna come to that, homie. You all diplomatic and shit. Yeah, he a real fucking diplomat, ain't he? This that peep. He's talking, motherfucker, we should have sent to the Middle East. Fuck. No wonder I want to get out of here. No one's stopping you, little homie. Dobra, bo ja w ogóle nawet nie wiem, gdzie my jedziemy. Zaraz się dowiem, bo zaraz jesteśmy na miejscu. Nie wiem, czy my jedziemy. Homie, you trip. PFAQ mi pokazała. Ty co za... ściwa. Co ona se myśli? Że ona może? Że ona ma do tego wielkie prawo? Nie, 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 dziewczynko, nie, nie. Tak ze mną pogrywać to ty nie będziesz. Dobra, mam pół kilometra jeszcze. Ile to już? 57 minut odcinka. Słuchajcie, ja gram w grę i ja nawet nie wiem, ile czasu już minęło, bo to jestem taki nieświadomy, że ja już gram 57 minut. Że co, proszę? Ja myślałem, że my dzisiaj trzy misje zrobimy, a my chyba raptem dwie. O. Jeżeli tak będziemy robić, to ja coś czuję, że to będzie ciężka praca. Dobra, zostawmy taką na środku. Idziemy do domu. Tu? Tu. Hey, Reverend. Thanks for calling me back. Here we are, man. You gonna hang with your auntie while the men break it off. Shut the fuck up. Hell no, nigga. You sounding more and more like a snee-eye itch every day. Hell no, yeah. Nigga. I sound like somebody trying to make some paper and not get killed. He's a hook-ass nigga, I told nigga, you. Nigga, go toss a salad, stretch mark-ass bitch. Mm-hmm. Kie fucking kapuś. Wow, długas. Długas na odsiadka. Strzał w głowę, 5 na 10. Kurde, to właśnie się starałem, żeby, wiecie, być ten... Żeby strzelać w głowę. No dobra. Wbijamy do domu, słuchajcie. Zapisujemy stan gry. A tu dalej libacje, czy co? Czy spokój? Nie ma matki. Matka, gdzie jesteś? Ino, obiad zrobiłaś, czy ino nie? O, o. Chciałem powiedzieć, że gadasz przez telefon, ale słuchasz muzyki po prostu. Co tu? O, apteczka. Nie, nie przyda się, jestem wyleczony. No dobra, to idziemy tu. Tu. I co? Zapisujemy stan gry, słuchajcie, kochani. Mamy kole, mamy życie. Mamy życie? Żyjemy. Prześpimy się, słuchajcie. Ja już będę na tym kończyć. Stwórz zapis gry, zapis po prostu. Ja. Tak. Oho. Wstawaj, Franklin. Czas do pracy. Ale to już Franklin, myślę, że w kolejnym odcinku. Aha, muszę wyjść z domu. A gdzie jest Chop? Jest Chop, idźmy do Chopa. Nie za domem. Czekajcie, bo Chopa nie widziałem jeszcze. Chop! Is that steaming pile of shit a present for not training you? Czy trzymaj lewy przycisk? Aby zabrać Chopa na spacer, a będą uczyć sztuczek, powiesz Fruity i smartfona. O, a myślałem, że my się pobawimy.
Na spacer chciałbyś iść. Dobrze, to w kolejnym odcinku, Chop, dobrze? Masz co tu jeść? Poka, co ty tu masz? Masz żarcie? Masz żarcie, no i sadź opiście. Chop, w kolejnym odcinku, dobra? Przyjdę po ciebie i pójdziemy sobie na spacer najpierw. Dobra. A ja na tym kończę w tym oto przepięknym domu. Ona pewnie dalej słucha tej muzyki. Jakże nie, a inaczej. Ja się do zami zegnać. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Jeżeli tak, łapeczka w górę mieli widziana. No widzimy się już w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Do zobaczyska. Pa, pa!